drodzy, zapraszam do fantastycznej partii Magnusa Carlsena z Fiedosejewem w meczu w Pucharze Świata, w meczu o trzecie miejsce partia fantastyczna, zresztą pokazał to Magnus Carlsen grając kolorem czarnym w pierwszej partii z Fiedosejewem, tym razem gra białymi partia przybiera charakter nieco podobny w pewnym sensie, no ale zobaczymy jak to właśnie wyglądało i zapraszam serdecznie moi drodzy E4 4, C6, D4, D5 Obrona Karo Kan. Kwestia, jaki chcemy wybrać sobie wariant tutaj? Magnus wybiera wariant zamknięty, grając E5. Goniec F5 wychodzi. Problemy z gońcem już są rozwiązane. I teraz posunięcie C4. Grywalny ruch jak najbardziej teoretyczny, tak można od razu próbować atakować centrum. Posunięcie e6, skoczek c3, to są ruchy normalne, takie teoretyczne. Goniec b4 wiążemy. No i teraz Magnus Carlsen zagrywa pionkiem na d5. Zbija piona. Można by było oczywiście grać zupełnie różnie, można i hetman b3 i skoczka wyprowadzić, no ale wybija i teraz ku naszemu zaskoczeniu prawdopodobnie Przeciwnik Magnusa zbija to Hetmanem. Oczywiście ten Hetman nie ginie, bo jest związanie, lecz myślę, że najczęstszym wyborem jest po prostu wybicie, skoczki, wybicie pionkiem. Skoczek F3, Skoczek C6. Normalna pozycja, grywana już chyba miliony razy, więc no, tutaj może Fiedelcejew chciał zaskoczyć tym posunięciem, no ale Magnusa bardzo ciężko zaskoczyć. W w debiucie. Skoczek zagrywa na E2, mniej standardowo, ale zobaczcie, to już jest y, konkretny plan. Wspomagamy skoczka i planujemy zagrać sobie na przykład skoczkiem na E4. Y, normalna rzecz. Hetman od razu ucieka na D8. Można powiedzieć, że czarne straciły tempo, ale y, te pionki y, powiedzmy bardzo mocno pilnują pola D5, i jakby doszło do jakiejś ciekawej końcówki przy dużej redukcji materiału, tutaj jednak y, czarne by miały lepszą sytuację ze względu na słabego pionka D4. Ale figur jest jeszcze bardzo dużo. A3 ze strony Magnusa, goniec na A5, skoczek G3, od razu atakujemy gońca i skoczek zagrywa na E7. Nie ma to tak, tak naprawdę ogromnego znaczenia, czy zachowujemy gońca tutaj w karokanie, gdyż rozwój jest ważny, a przede wszystkim widzimy, jak już są pionki ustawione tutaj u białych i u czarnych, więc to wybicie i wybicie. Myślę, że czarne tutaj byłyby zadowolone, a więc gramy zupełnie inaczej. Magnus gra Goniec C4 i nie po to, żeby powiedzmy chronić ten punkt D5, tylko po prostu wyprowadza figurę, nie chce za bardzo wymieniać tutaj i redukować gońców. Goniec zagrywa na G6, posunięcie H4, jakże typowe u Mistrza Świata i charakterystyczne w obronie Karokant. Ten pionek łapie przestrzeń i próbuje męczyć tego gońca. Goniec H6 zostaje zagrane, H5 i goniec H7. Teraz takie tradycyjne posunięcie i w obronie francuskiej i właśnie widzimy w charakterze tutaj Karokana w zamkniętym wariancie Hetman zagrywa na g4 od razu, męczy pionka g7. No myślę, że bardzo nieprzyjemnie się tutaj na pewno gra czarnymi. Roszada nie wchodzi w grę zdecydowanie, gdyż tutaj goniec na h6 od razu zbija piona, więc król f8 zostaje zagrane. Widzimy takim prostym posunięciem. Hetman G4. Od razu jest d króla. Tylko, że ta doroszada nie musi być jakimś złym zagraniem. Aczkolwiek w tym wypadku tutaj białe sobie grają bardzo swobodnie. Zobaczcie, roszada ze strony białych. Skoczek D7. Ostatnia figura wchodzi do gry. I skoczek na E4. Widzimy bardzo ładną tutaj placówkę dla tego skoczka, więc dlaczego mamy się nie ustawić i spróbować tam nie zagrać. E, dlatego też goniec wraca na c7, broni d6 e, i goniec na a2. Bardzo takie e, no, ciekawe posunięcie, można powiedzieć... E wyczekujące nieco. Ten goniec z ukrycia może tam robić niezłą robotę na diagonali, e, aczkolwiek myślę, że większość osób by od ręki zagrało jakiś taki ruch typu goniec E3, no ale Magnus Carlsen miał inne plany. Skoczek zagrał na F5 e, no i teraz, e, moi drodzy, co zagrać, no bo e, kwestia tego, czy wymieniamy, czy nie wymieniamy, no bo e, ten skoczek tutaj stoi niezwykle dobrze i uwaga, Magnus wybił. Goniec wybił na f5, ale zastanówmy się, czy można zbić pionkiem na f5. No jeżeli Magnus zbił na f5, no to chyba nie podstawił figury, chociaż wygląda to niezwykle groźnie, no przecież są widełki. Ale jest piękna odpowiedź, hetmana na f3. I skoczka zbić nie wolno, ze względu na pięknego mata i ten goniec widzimy z ukrycia, robi dobrą robotę. Goniec po F5, tutaj Hetman na F3, Hetman E7 i skoczek spokojnie wrócił na G3. Goniec wrócił i Hetman z powrotem na G4. Zobaczcie, ten sam schemat, tylko już nie ma tego skoczka. Goniec tak naprawdę na C7, zobaczcie, strzela w pionka i tak naprawdę też widać, że czarne nie realizują swojego planu z atakiem na piona D4. Posłuchajcie, C5, no tak, to już troszeczkę trzeba tutaj otwierać pozycję. Goniec d Zobaczcie, że Magnus oddaje tutaj tego piana chwilowo. No, ale goniec B4 byłby bardzo groźnym ruchem. Tam skoczek C5, to związanie, no, już nie wygląda zbyt dobrze. Tam Hetman D4 i białe, myślę, że się bardzo ładnie rozgrywają. Wieża zagrywa na D8. Posunięcie F4, wzmacniamy pionka. Skoczek B6 i goniec C3. Bardzo ładny ruch. Wydawałoby się, że tutaj goniec strzela w taki beton i tutaj nie, nie ma za bardzo gry, ale broni punktu D4, bardzo ważnego punktu w centrum. I teraz wieża nie może wybić. A jeżeli zbije pionek, no to. Koniec B4 i wygrywamy Hetmana, więc skoczek zagrał na D5. I teraz, moi drodzy, widzimy takie mistrzostwo małe, małe mistrzostwo, duże mistrzostwo, mistrza świata, z tego względu, że jest zagrany ruch F5. Ciekawy jestem, kto, kto z was by taki ruch wymyślił. Oczywiście to trzeba sobie przeliczyć porządnie te warianty. Chodzi mi głównie o to, że skoczek wskakuje na E3 i mamy widełki i tracimy materiał. No właśnie, tak też poszło i Hetman oczywiście zagrywa na F3 i teraz pytanie, czy można wybić wieżę. Fiedosejew tego nie zrobił, on wiedział, że tutaj jest już bardzo źle, jeżeli tę wieżę zbije, bo po biciu po prostu wybijamy. Ten nacisk ciężkimi figurami po tej linii jest ogromny, grozi proste bicie na E6, po wybiciu otwierają się tutaj wszystkie linie... Otwiera się linia F, otwierają się też diagonale. Więc król jest w niebezpieczeństwie. Ja nawet nie rozpatruję dalej, co by było, bo to jest dosyć proste. Myślę, że dosyć proste. Dlatego też skoczek z E3 wybił na F5. Skoczek po prostu wybił, goniec wybił i posunięcie D5. Jakże przyjemne i piękne. Podważamy pionka. Jeżeli wybicie, no to oczywiście gońca tutaj zbijamy, więc no nie można zbić pionka. Wszystko, zobaczcie, się broni. Goniec też ładnie broni. Pionka E5. Goniec na B6 groziły widły. No i teraz moi drodzy, czy taki ruch gramy na D6? To się bardzo narzuca. Po takim ruchu. No, sytuacja by się odwróciła, to czarne tutaj mają już świetną grę e, po posunięciu c4 szach i okazuje się, że jak król zagra na h2, no to hetman wchodzi na e, h4 i trzeba się poddać. E, tracimy hetmana, więc e, na przykład po tym ruchu wieża f2, nadal hetman na h4, jakiś e, g3 ruch i hetman g4. Tutaj tracimy po prostu wieżę i pozycja dla białych byłaby bardzo ciężka, bardzo, bardzo. Dlatego mistrz świata spokojnie Goniec c4 blokuje tutaj zapędy czarnych. Po tym posunięciu król g8 i w tym momencie właśnie następuje d6 z atakiem na hetmana, hetman h4. Już sytuacja jest zupełnie inna, nie ma c4 w tym wypadku i spokojne jak to na Mistrza Świata przystało. b3, nie dając żadnych szans bronić gońca, oczywiście tutaj trzeba. Wieża d7. Hetman zagrywa sobie na E2, może są jakieś plany typu zbicia gońca na F5 i na przykład E6. Hetman zagrywa na G4 próba wymiany Hetmanów. Jeżeli na przykład tutaj goniec by zagrał na G4, co się też może narzucać z jednej strony, no to myślę, że po gońcu G4 Wieża F4 wygląda bardzo obiecująco i gramy na lepszą zdecydowanie końcówkę, wiążąc tutaj e, gońca na Hetmana. Hetman zagrał na G4. I teraz, moi drodzy, zastanówmy się, co można byłoby zagrać. Mistrz Świata tutaj popisuje się fantastycznym zagraniem, dosyć podobnym jak w pierwszej partii. Nie wiem, czy wszyscy widzieli, odsyłam do tej partii. E, moi drodzy, można sobie zatrzymać materiał. Mistrz Świata zagrywa ruch. Wieża bije F5. Poświęca jakość. Jakże to piękne posunięcie arcymistrzowskie. No i teraz tak, jak zagrać? Fiedosejew zbił Hetmanem, ale sprawdźmy, czy można zbić pionkiem. Otóż po biciu pionkiem nie ma nic prostszego jak. Redukcja Hetmanów i siła tych gońców jest porażająca. Po tym posunięciu, możemy już wygrać. Nadal można sobie zatrzymać materiał i spróbować rozwiązać tutaj te zawiłości taktyczne. Otóż E6 wygrywa. No, bicie nie wiąże się tutaj z niczym, bo goniec BA wygrywamy bardzo prosto. Więc wieża na D6, E7 chcemy dorobić Hetmana. Król H7 na przykład, wieża E1 z prostą groźbą, na przykład wieża E8, goniec F7, i no nie ma co zbierać, figura więcej zostaje po stronie białych. Więc po Hetman F5 w tej sytuacji wieża tutaj wkracza na linię F. Hetman zagrywa na G5. Goniec tego Hetmana męczy. Hetman wraca i znowu Hetman G4. Znowu. Zobaczcie, jak dużo razy ten Hetman na tym polu w tej partii tutaj staje i widzimy, że bardzo szkodzi. Wieża H8 jest kompletnie bez gry. No, król stoi źle, wszystko tutaj grozi. Czasami jakieś poświęcenia, goniec nie gra. Tutaj ta pozycja jest, no nie ukrywajmy tego, jest bardzo ciężka dla czarnych, niemalże przegrana. A6 ze strony Fiedosejewa, no już ruch taki można powiedzieć. Rozpaczliwy może, bał się, że zagra goniec B5 Ale Magnus Carlsen przygotował niespodziankę Moi drodzy, zatrzymujemy materiał, szukamy pięknego Pięknego zagrania ze strony Mistrza Świata Zapraszam do analizy, uwaga, wieża zbija na F7 Kosmiczny ruch, naprawdę kosmiczny ruch Nie dość, że jest jakość mniej u białych, to jeszcze Magnus Carlsen Poświęca kolejne figury, on w ogóle w taktyce jest Fantastyczny, no i teraz tak Mamy dwie opcje, albo wybić królem, albo wybić Wieżą. W partii zostało zbite królem, ale sprawdźmy, co by było, jakbyśmy wieżę zbili na F7. Otóż po tym posunięciu jedyny ruch, który wygrywa, to hetman E6 z prostą groźbą. No i hetman F8 bronić wieży trzeba. Następnie, zobaczcie, to jest strasznie wszystko powiązane. Stoi to tragicznie, więc... Idziemy pionkiem. W tym wypadku zobaczcie, jaka jest nierównowaga materialna. No i po D7 tutaj goniec by na pewno by zagrał na przykład na C7. No i nieważne czy na D8, czy na C7, tutaj Hetman i tak zagrywa na E8. Cały czas jest powiązany ten król, król H7. No i wystarczy zbić gońcem na F7 wieżę. No i partia jest totalnie wygrana. Ten pionek tutaj za chwilę zasuwa. Koniec gry. Tak nie poszło, oczywiście. Król wybił na F7. No i myślę, że dosyć łatwa teraz decyzja ze strony białych, czyli wybicie na E6 z szachem, król F8. Magnus dał szacha, król E8. Remis tutaj biały mają zawsze, ale biały chcą wygrać oczywiście. Szach, król F8, z powrotem szach, król znowu E8. Znowu szach, król F8. No i wiadomo, że nie można cały czas powtarzać. Trzeba, to znaczy trzeba, no Magnus chciał wygrać, więc nie powtarza. I gra teraz E6. Pionki miażdżą tutaj przeciwnika. No wieża d6 to niespodzianka, mat, więc nie można wybić, hetman zagrywa na f6. Po tym zagraniu wieża została zbita, redukcja tutaj hetmanów i goniec d8. Moi drodzy, zobaczmy, że ataki matowe się skończyły w tym wypadku i naprawdę nie widać tutaj na pierwszy rzut oka, czy białe mają wygraną w tej pozycji. Otóż Magnus Carlsen twierdzi, że tak. No, artysta. Można powiedzieć szachowy artysta. Naprawdę fenomenalne zagrania. Pierwszy ruch, który daje tutaj dużą przewagę, to koniec E6. O co w tym posunięciu chodzi? No, przede wszystkim widzimy, że wieża jest uwięziona. Król nie ma nigdzie żadnej dobrej opcji. No, i ta wieża będzie chciała pewnie przez, poprzez ruch H5 gdzieś tam się uwolnić. Może H5 gdzieś tam uciekać. No H5 zostaje zagrane. Król F2. Widzimy goniec tutaj też pilnuje pola H6, H4 i goniec G4. Kluczowe posunięcie, nie puszczamy tutaj nigdzie wieży, więc wieża jest uwięziona i stawiamy powoli przeciwnika w cuktfangu. To oznacza, cuktfang oznacza, że co by czarne nie zrobiły, to i tak będzie źle. W tym wypadku akurat kolor czarny. B5 tutaj zagrywa W Król F3 B4 Wymiana, wymiana z jednoczesnym e, poddaniem się partii przez Rosjanina. Moi drodzy, czarne się poddały. Magnus wygrał. Dlaczego? No, musimy sobie na to odpowiedzieć. Jak na przykład zagrać? Bo tutaj mogłoby jeszcze nastąpić kilka ruchów. Osoby początkujące pewnie by walczyły do końca. Ja, ja również bym walczył, no bo niech białe udowodnią, że wygrywają, prawda? No i na przykład król E4, A5. E, no, te pionki muszą iść, próbować tam przełom zrobić, i król F5. No, o co chodzi z tym posunięciem? Przede wszystkim białe chcą zagrać gońcem. No, i na przykład po A4 jest właśnie goniec na G5. Wybicie nie wchodzi w grę, bo szybko drabiamy za chwilę Hetmana, a białe wygrywają. Więc goniec musi, musi uciekać. I tutaj bardzo ładny ruch goniec na E2. Bardzo sprytnie, no, no bo na przykład jak pionek ucieka do Hetmana, dodajemy mata taki prosty sposób. E, więc po ruchu goniec E2, myślę, że wieża H5, ale to już taka, e, tu jeszcze pionek, e, przepraszam, wraca na A4. Wieża H5, rozpacz, no ale to jest odciągnięcie gońca. No i na przykład bijemy A3. Zobaczcie, dwa pola do przemiany. I w tym wypadku szach, król G8. I dorabiamy hetmana. To jest kwestia policzenia. A2 i teraz należy znaleźć e, naprawdę kapitalne posunięcie, co by było, oczywiście ta partia tak nie wyglądała, ale mogłaby. E, spróbujcie znaleźć ruch, który wygrywa w tej końcówce, no bo tutaj dorabiamy za chwilę hetmana, jak to obronić w ogóle. Otóż, uwaga, goniec F6, tak jest, bronimy pola A1, no ale bije pionek, ale idziemy D7 i dorabiamy hetmana z szachem, więc po dorobieniu hetmana jest dorobienie hetmana e, i myślę, że mat jest dosyć łatwy. Moi drodzy, przepiękna pozycja, przepiękna partia Magnusa Karsena Mozart szachów. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Puchar świata, tę, tę partię ukończymy i zapraszam do kolejnych analiz. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.